celulit. Chyba jeden z największych problemów XX i XXI wieku praktycznie dotyka prawie każdą kobietę. I szczupłą, i bardzo szczupłą, i trochę mniej szczupłą. Jakie są przyczyny? Można by o tym mówić bardzo długo, natomiast jeśli byśmy spojrzeli na poziomie tkanki, czy na poziomie tkanki tłuszczowej, to głównym problemem to są zaburzenia mikrokrążenia, które powodują obrzęk, powodują odkładanie się toksyn i w efekcie tą nierówną, pomarańczonową, tak zwaną skórkę, która się pojawia i która wszystkim przeszkadza. Walka z celulitem jest bardzo, bardzo ciężka. Z metod domowych niewiele możemy zrobić, żeby poprawić celulit, natomiast dużo możemy zrobić, żeby zapobiegać. Odpowiednie odżywianie, mało cukrów, mało przetworzone rzeczy, mało dodatków chemicznych do żywności. Druga rzecz, ruch, który bardzo pozytywnie wpływa. Trzecia rzecz to jest ograniczenie stresu i dbanie o odpowiednią równowagę hormonalną organizmu. Oczywiście głównie to dotyczy hormonów żeńskich, czyli głównie dotyczy kobiet. Tyle możemy zrobić w profilaktyce, tyle możemy, jeśli chodzi o celulit, w zasadzie zrobić w domu. Co w takim razie zrobić w gabinecie? W gabinecie profesjonaliści działają w sposób dwutorowy. Czyli po pierwsze poprawiamy krążenie krwi w tkance tłuszczowej, tam gdzie się ten celulit tworzy, a po drugie działamy w ten sposób, żeby usunąć toksyny, które się w tej tkance gromadzą. Metod jest dość dużo, ale te najsensowniejsze, najskuteczniejsze i najbezpieczniejsze są takie. Na poprawienie krążenia numer 1 to jest karboksyterapia, czyli wstrzykiwanie dwutlenku węgla, takiego samego jaki jest w powietrzu, jakim oddychamy, jakim wydychamy. Wstrzykujemy ten dwutlenek węgla po prostu w tkankę tłuszczową. Jest to bardzo fajna metoda, naprawdę skuteczna w przypadku pierwszego, drugiego stopnia celulitu, trochę mniej w przypadku trzeciego, no o czwartym stopniu nie będę mówił, to już jest ten najbardziej zaawansowany, bo tam to w zasadzie trzeba z zupełnie innymi metodami wkraczać i jest to bardzo ciężko skorygować. Natomiast karboksyterapia ma jedną wadę, ona trochę niestety boli. Schemat zabiegowy karboksyterapii wygląda w ten sposób, że wykonujemy serię zabiegów od 5 do 10, czasami 15 zabiegów w odstępach najczęściej tygodniowych. Zabieg jest trochę bolesny, ale tak naprawdę trwa parę minut i potem stopniowo nam się te efekty pojawiają. I inną metodą na poprawienie krążenia krwi to są różnego rodzaju masaże. I tutaj od razu wspomnę, że te masaże mechaniczne z wykorzystaniem różnego rodzaju urządzeń lepiej się sprawdzają niż ręczne masaże. U nas w klinice mamy takie urządzenie, które się nazywa Robolex i ono łączy w sobie masaż mechaniczny, czyli po prostu tam jest zasysanie skóry, czy całej tkanki, nie tylko skóry, ale tkanką tłuszczową, podskórną. Plus jest podgrzewanie i jest jeszcze naświetlanie laserem podczerwonym. Te wszystkie trzy elementy powodują podgrzanie powoduje poprawienie krążenia, no i to powoduje, że jak jest lepsze krążenie, to oczywiście celulit stopniowo będzie się zmniejszał. Karboksyterapia i masaże to są najsensowniejsze metody poprawiające krążenie. Natomiast bardzo często jest to trochę za mało, szczególnie w przypadku celulitu drugiego czy trzeciego stopnia, ponieważ samo poprawienie krążenia nie spowoduje, że te toksyny tak łatwo się samoistnie wyeliminują. I tutaj wkraczamy z zabiegami mezoterapii. Mezoterapia to jest technika podawania różnych preparatów w skórę albo pod skórę. Tutaj oczywiście mówimy w tkankę tłuszczową pod skórą, czyli wstrzykujemy dosyć głęboko. Co my możemy wstrzykiwać? No mnóstwo różnych rzeczy. Oczywiście jak ktoś by poczytał internet, to zobaczy, że preparaty z kofeiną, z jakimiś kompleksami witamin, bo one znowu mają trochę poprawiać krążenie, przez co się będzie lepiej eliminować teoretycznie przynajmniej te toksyny. Natomiast to nie do końca aż tak dobrze działa. W tej chwili najsensowniejszym i najbezpieczniejszym preparatem do mezoterapii, która ma usuwać toksyny z tkanki tłuszczowej podskórnej, jest coś, co się nazywa Alidia. Preparat nazywa się Alidia. Dlaczego powiedziałam, że on jest i najbezpieczniejszy, i najskuteczniejszy? Dlatego, że to jest jeden z nielicznych, być może jedyny, aż takiego rozeznania nie robiłem, który ma odpowiedni certyfikat. Ten certyfikat gwarantuje nam po pierwsze, że robimy zabiegi czymś, co było sprawdzone w kontekście bezpieczeństwa, ale po drugie gwarantuje nam też to, że to musi działać, ponieważ musiało być zrobione przynajmniej jedno badanie, które by wskazywało, że jakiś efekt, w sensie antycelulitowy efekt oczywiście, ten preparat przynosi. Zabiegi, które wykonujemy Alidio czy w ogóle w mezoterapii, najczęściej też powtarzamy tak co tydzień. Potrzebujemy zazwyczaj 2-3 miesięcy i serii zabiegów. Jak wspomniałem, przy karboksyterapii 5 do 15, najczęściej około 10. W przypadku Alidii czy mezoterapii najczęściej 7-10 zabiegów, które będą powodowały naprawdę fajny efekt. A jeśli jeszcze połączymy te zabiegi, efekty będą czasami wręcz spektakularne.
Nie zapominajcie tylko o tym, że żeby mieć trwałe efekty na celulit, niestety od czasu do czasu będą wymagane zabiegi przypominające. Już pewnie nie w takiej intensywności, w takiej ilości, jak w tym pierwszym etapie, kiedy ten celulit jest duży i kiedy zaczynamy terapię, ale od czasu do czasu, czy to masaż, czy serię kilku karboksyterapii, czy kilku zabiegów mezoterapii będą niestety potrzebne. Trzymajcie się, jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam do pisania na mojego bloga, czy ewentualnie do kontaktu